Witam serdecznie. Dzisiaj szybciutko rano, bo dzisiaj jeszcze parę rzeczy jest o prawdziwym boksie i prawdziwych sportowcach, więc jeden temacik bardzo ważny pod nazwą dwójeczka się nie zgłosiła po koszulki, następni w kolejce chętnie, bardzo proszę, szybciutko załatwiamy. No i jeden nie temat, o którym będzie tylko i wyłącznie raz. Tylko i wyłącznie raz. Dobra, zaczynamy od tematu ważnego, a mianowicie dwójka z tych fanów, którzy wylosowali koszuleczkę, nigdy się po te koszuleczki nie zgłosiła. Gratulujemy wylosowania, nie gratulujemy nie zgłoszenia się po koszuleczkę, natomiast nie znosimy próżni i Sławek, kibic Barcelony, rozumiem, że no, ode mnie koszulki nie mógł odebrać. Kind of rozumiem i pan Bartek Laskiewicz nie odebrali koszuleczki, więc zrobiłem demokratyczne, a mianowicie ja decyduję, głosowanie, nie, normalnie losowałem tych, którzy puszczali swoje typy, przypominam, to było na walkę Haneja z Łomaczenką, no i wylosowałem dwóch panów, pan Supery Oper, czy pani, bo to nikt nie wiadomo, Supery Oper, w każdym razie jak nas oglądasz, koszuleczka wylosowana, proszę się zgłosić na dole w opisie wideo, jak zawsze funkcjonują namiary, to przy okazji załatwię tą sprawę, bo często piszecie do mnie teraz, szczególnie lato, więc wiadomo, gdzie można kupić koszulkę, wszystko dokładnie opisane poniżej, jest tam człowiek, który tym zawiaduje doskonale, czyli magister Mirek, no i oprócz Supery Open, pan Prochniak 36, proszę się zgłosić i odebrać koszuleczkę, będzie wysłana do miejsca zamieszkania, pełna kultura. Także dobra, to byśmy odhaczyli temat ważny, natomiast zrobiłem to na Twitterze raz i napisałem takie zdanie, że już więcej na ten temat nie będzie. Więc już na ten temat nie będzie teraz YouTube. Oczywiście chodzi o to, co mnóstwo mam od was tych rzeczy, mnóstwo, a mianowicie kiedy wywiad z Fąfarą, analiza, co się może zdarzyć. Słuchajcie, nie rozśmieszajcie mnie. Po pierwsze, tak jak powiedziałem na początku, to jest pierwsza rzecz, która będzie na ten temat i ostatnia. Jak panowie sobie coś tam wyjaśnią, to jest zresztą bez sensu zupełnie, nie będę nawet mówił kiedy ani gdzie, to może na ten temat wspomnę. Do tego czasu żadnych zasięgów, co zresztą robię, żadnego robienia zasięgów, promowania, może zarobię parę klików, zarobię $1000 czy $2000, przeżyję, bez tego też. Ani bogatszy nie będę, ani biedniejszy nie będę, bo pewnie można by było robić jakieś niesamowite codziennie vlogi, albo co drugi dzień. Fąfara wyszedł z sauny, Fąfara ma tyle kilogramów, przygotowuje się, kto przyjedzie na sparing partnera i te różne bzdety do momentu, jak się spotka z tym innym gościem. Natomiast nie, zupełnie nie, ponieważ tutaj wrzucam tego tweeta, który wrzuciłem, nie rozumiem. Czytałem wyjaśnienia, czy może nie wyjaśnienia, bo to Andrzej Fąfara się nikomu tłumaczyć nie musi. Mnie również rozmawialiśmy na ten temat. Według Andrzeja będzie to z jego strony spokojne, dżentelmeńskie podejście do sprawy i brutalne jej zakończenie w ringu. Natomiast ja mu to powiedziałem i teraz powiem wam, bo doskonale o tym wiecie. Ludzie, którzy się na tym znają 1000 razy lepiej niż ja, bo ja się na tym nie znam i nie chcę znać pod nazwą friki. Natomiast jak wytłumaczył mi człowiek, który się na tym zna, czyli kolega Turski z kanału sportowego, te cyrki, to nie chodzi o to, co się dzieje na ringu. To się dzieje wszystko, co się dzieje, opisywanie i cieszenie się wszystkim, co się dzieje przed. Tutaj samo to wyjście, to już jest detal. Chodzi o te obrzucanie się kurwami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, konferencje prasowe, ty jesteś takim CH, ty jesteś takim CH, i o to chodzi. I dlatego właśnie zupełnie nie rozumiem tej idei, Andrzej mówi, że musimy sobie coś wyjaśnić i tak dalej. No nie, no niczego nie musisz wyjaśniać, bo po co? No, sprawa prosta, no dosyć jest, no pieniądze były bardzo duże i Andrzej się na te pieniądze skusił, no, taka jest mój obraz sytuacji, no bo nie można wytłumaczyć sobie
tego, że pięściarz, który naprawdę bardzo wiele zrobił, wychodzi na ring przeciwko komuś, kto żyje z tego, że przegrywa, obraża innych i prowokuje. Nie można tego inaczej wytłumaczyć. Można się bawić jakieś tam, a niech sobie walczą i tak dalej, i tak dalej. Od razu mówię jedną rzecz, bo tu już 2 minuty dłużej mówię niż myślałem. Jakby tego typu załatwianie biznesów polegało na tym, że Andrzej mówi, dzisiaj wychodzę z tym gościem, inaczej, dzwoni do mnie wczoraj i mówi, słuchaj, dzisiaj jest środa, wychodzę z tym gościem i załatwiamy sprawę. Jakby pomiędzy ogłoszeniem i walką było 24 godziny. Walką też są za dużo powiedziane. Były 24 godziny, ja w to wchodzę. Natomiast to nie o to chodzi. Maciek Turski to wytłumaczył bardzo, bardzo wyraźnie. Tu chodzi o ten miesiąc obrażania, podbijania bębenka, kto kogo bardziej obrazi. Widzieliśmy ze Szczurkiem. Przecież to było dokładnie to samo. Szczurek się jakiś czas trzymał, a później musiał się wpasować. I jak to Maciek zwrócił uwagę, wpasować się w ten konkret, na czym polegają friki. A mianowicie podbijamy, podbijamy, podbijamy. Nikt nie płaci ciężkich pieniędzy, a Andrzejowi Fonfarze na to, żeby był dżentelmenem przez miesiąc. Nikt. Bo inaczej to by nie miało żadnego sensu. Tutaj musisz się sprzedać przed. Ten moment, kiedy oni tam wychodzą i się tłamszą w jeden czy w drugi sposób, jest najmniej ważny. Zupełnie najmniej ważny. A już porównywanie, że Mayweather to robi i tak dalej. Ludzie, słuchajcie, zobaczcie sobie, jak wyglądają walki Mayweathera z tymi cyrkami, z których my również się śmiejemy. Tam jest wielki szacunek dla mistrza. Dziękujemy, że się zgodziłeś. Brawo, wielki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tutaj mamy przykład, naprawdę kardynalny przykład zrobienia czegoś pod podbicie popularności osoby, która na tą popularność zupełnie nie zasługuje. To, że ją ma, to dla mnie to jest śmieszne. To jest to samo, co mówienie, że liczba robi jakość. W sensie, że coś jest oglądane przez miliony, to znaczy, że to jest dobre. Na tej zasadzie, ten przykład też już podawałem, to dla tych młodszych, hamburger to jest najlepsze jedzenie na świecie, bo go najwięcej sprzedają na świecie. Krótka piłka. Także słuchajcie, żadnych wywiadów, żadnych opinii, żadnych relacji z treningów, nic, zero. Nie interesuje mnie, nie interesowało mnie przedtem, nie interesuje mnie teraz. I to by było na tyle, dużo fajnych tematów, które zasługują na to, żeby o nich mówić i nie tracić czasu na bzdury. W tym tygodniu 3 świetne walki. Będę miał fajnego gościa dzisiaj u siebie, który również wychodzi na ring podczas tego weekendu. I to są tematy, które mnie interesują. Tak było i tak będzie. Nic się pod tym względem nie zmienia. Trzymaneczko, na razie.